Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dziś w Katowicach program dla Śląska, w ramach którego w regionie zostaną przeprowadzone inwestycje o łącznej wartości sięgającej 40 miliardów złotych. Wśród nich budowa nowych kopalni. Przemysł ulega teraz gwałtownej transformacji. I dlatego nie możemy i nie chcemy zostawić ziemi całego województwa śląskiego samej sobie. I dlatego ten program, który ucieraliśmy w bardzo dużym wysiłku razem z naszymi partnerami społecznymi. Jestem przekonany, że w niedługiej perspektywie ten program wielomiliardowy będzie całkowicie zrealizowany. A jeżeli to się uda, to będziemy mogli powiedzieć o skoku cywilizacyjnym. Program dla Śląska obejmuje obecnie 70 zadań. Znajdują się w nich także inwestycje w wydobycie węgla czy modernizacja bloków energetycznych, a także podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu. Jest to program otwarty, czyli te przedsięwzięcia, które tutaj są zawarte, to nie jest lista zamknięta. Już dzisiaj otrzymywałem nowe propozycje i sukcesywnie będziemy ten program rozszerzać o nowe bardzo ważne projekty. Bardzo duża kwota, bo aż 21,5 miliarda złotych zostanie przeznaczona na rozwój i modernizację infrastruktury transportowej. Takiej właśnie podwyżki się domagają. Pracownicy zakładów energetyki cieplnej dostarczającej ciepło do Mysłowic, Katowic, Sosnowca i Rudy Śląskiej protestowali dziś przed siedzibą spółki w Katowicach, bo jak twierdzą, ich aktualne wynagrodzenia są dramatycznie niskie. Od poniedziałku do piątku, tak zwane czarne dni, w dolnych granicach tabeli nie osiąga się płacy minimalnej. Więc sobotami i niedzielami, kiedy poświęcamy swoje życie rodzinne dla firmy, to powinniśmy zarobić tylko na jakiś dodatek, żeby tej rodzinie zrekompensować to, że musimy pracować w sobotę i niedzielę. A tu się okazuje, że zarobek za sobotę i niedzielę powoduje, żeby dożyć do następnej wypłaty. Ja mam 45 lat pracy. Jak nie zrobię 8-9 świąt, to ja zarobię mniej niż taki facet, który się przyjmie po szkole do magazynu. No jest to normalne? No ja chyba coś umiem zrobić. Spór zbiorowy z zarządem zakładów energetyki cieplnej trwa od początku roku. Póki co nie udało się wynegocjować satysfakcjonującej obie strony wysokości podwyżki. Zarząd ZEC proponował podwyżkę w wysokości 100 zł w tym roku i kolejnych 100 zł w roku następnym, ale załoga na takie rozwiązanie nie przystała. Rozbieżność jest spora między nami, naszymi oczekiwaniami obydwu stron, no ale myślę, że musimy dojść do porozumienia w tym temacie i taki będzie nasz cel. Rzeczywiście te oczekiwania w tej chwili strony społecznej są wygórowane, ponieważ to jest wzrost ponad 12% wynagrodzeń w roku 2017, co jest trudne do zaakceptowania. Także będziemy na ten temat rozmawiać. Nie żyje 33-letni górnik z kopalni Chwałowice w Rybniku, który uległ wypadkowi wczoraj rano. Do wypadku doszło na głębokości 550 metrów pod ziemią. Górnik został uderzony w głowę dużym kamieniem, który spadł z przenośnika przy ścianie wydobywczej. Mężczyzna doznał urazu głowy i stłuczenia klatki piersiowej. Został przetransportowany do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł. Na kopalni pracował od 8 lat. To 15. ofiara śmiertelna w tym roku w polskim górnictwie. Tylko w tym roku do końca listopada w polskim górnictwie doszło do ponad 1900 wypadków. Dodatkowy miliard złotych trafi jeszcze przed końcem roku na konta szpitali w całej Polsce. To pieniądze, które pozwolą sfinansować nadwykonania z lat 2008-2017. Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia dostał 98,5 miliona złotych, które trafią do ponad 70 szpitali w województwie śląskim. Dodatkowy zastrzyk finansowy ma pozwolić na skrócenie kolejek. To duże placówki, to Śląskie Centrum Chorób Serca, Katowickie Centrum Onkologii, a również niepubliczne placówki, które wykonywały świadczenia ponad limit, czyli ponad to, na co zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitale powiatowe, które wcześniej podpisały ugodę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dostaną zapłaty tylko za część nadwykonań. Skorzystają na tym te szpitale, które na ugodę z Narodowym Funduszem się nie zgodziły. Zarówno ja, jak i zdecydowana większość szpitali Związku Szpitali Powiatowych, który również reprezentuję, takie ugody podpisywała. Już nie było innego wyjścia. Jak pani wie, wszystkie te szpitale są w bardzo trudnej sytuacji finansowej i musiały przyjąć to, co oferował fundusz.
Tak jest w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Dyrekcja szpitala uważa, że częściowa zapłata za nadwykonania to tak naprawdę kara za współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor śląskiego oddziału funduszu podkreśla, że korzyści z takiego rozwiązania czerpią jednak wszyscy. Ktoś parę lat temu podpisał z nami ugodę na jakiś zakres świadczeń, na przykład w psychiatrii na poziom 50%, to dzisiaj proponowaliśmy taki sam procent w takim samym wymiarze i w takich samych ilościach finansowych procentowych. Czyli nikt nie może powiedzieć, że poprzednio już mi traktowali ten podmiot inaczej niż... Wprost przeciwnie, ten, kto się z nami ugadał parę lat temu, dostał pieniądze wcześniej. Pieniądze na konta szpitali mają wpłynąć w ciągu najbliższych kilku dni, czyli jeszcze przed końcem roku. Wspólne ulgi w komunikacji miejskiej na linii PKM Jaworzno-Metropolia. Choć Jaworzno do metropolii wstąpić nie chciało, to takie rozwiązanie proponuje prezydent Paweł Silbert. W piśmie do szefa metropolii argumentuje, że codziennie jaworznicka komunikacja przewozi poza to miasto ponad 2,5 tysiąca osób. Metropolia finansować ulg dla mieszkańców spoza jej granic jednak nie chce i proponuje inne rozwiązanie. W ogóle system ulg jest nierealny do wprowadzenia i o tym mówię, że my możemy się rozliczać po rzeczywistych kosztach, czyli my zapłacimy za mieszkańców metropolii wyjeżdżających do Jaworzna, a oczekiwalibyśmy, żeby Jaworzno zapłaciło za koszty przejazdów pasażerów wjeżdżających na teren metropolii. Tak więc nie mówimy o ulgach, tylko mówimy o wzajemnym pokrywaniu przez organizatorów komunikacji tych kosztów. Propozycja ze strony metropolii jest w trakcie przygotowywania i wkrótce trafi na ręce prezydenta Jaworzna. Ciężka praca za niewielkie pieniądze. Pielęgniarki z Mysłowickiego Szpitala numer 2 od ponad roku walczą o podwyżkę. Podwyżkę, którą pod koniec sierpnia obiecał prezydent miasta i która miała zostać wypłacona w połowie października. 16 pieniądze miały się znaleźć na koncie szpitala. Niestety do tej pory żadna pielęgniarka nie otrzymała podwyżki, czy to w kwocie 500 zł, 300 200 czy nawet 50. Czujemy się bardzo oszukane, jesteśmy zmęczone, pracujemy często na pojedynczych dyżurach. Nie przychodzą nowe pielęgniarki. W tym celu między innymi chciałyśmy uzyskać tę podwyżkę, żeby zachęcić tu do pracy młode pielęgniarki, żeby nam pomogły. Okazało się, że prezydent miasta pieniądze przekazał, ale na inne cele. Faktycznie pan prezydent po rozmowie z pielęgniarkami uznał za zasadne podwyższenie ich wynagrodzenia i w związku z tym przekazaliśmy szpitalowi 300 tysięcy złotych na pokrycie zobowiązań, po to by ten mógł uwolnić środki, które na ten cel miał przeznaczone i by mógł je przeznaczyć właśnie na podwyżki. Tyle, że pieniądze nie trafiły do pielęgniarek, a na pokrycie długów. Mimo szczerych chęci nie jestem w stanie spełnić tych obietnic, podkreślę, nie moich. Wiem, że panie pielęgniarki są w bezpośrednim kontakcie również z panem prezydentem. No i oczywiście ze mną rozmawiając o tym, no jak ewentualnie można by to było zrealizować. Rozmowy trwają nadal. Mysłowiccy radni są przekonani, że sytuacja nie jest bez wyjścia. Jeżeli prezydent zobowiązał się i chce przekazać podwyżki dla pielęgniarek, powinien uruchomić środki finansowe. My jako radni wnosiliśmy o to na sesji. Pan prezydent wniósł projekt uchwały i w tym samym dniu ten projekt uchwały wycofał. Pielęgniarki zapowiadają, że z obiecanych podwyżek nie zrezygnują. Do sporu przyłączają się również inni pracownicy szpitala. To jedna z największych tego typu instalacji wewnątrz świątyni w Polsce i w Europie. Stajenka w Panewnikach jest już gotowa. Oficjalnie wiernym zademonstrowana zostanie w trakcie pasterki. Staramy się pokazać taką biblijną scenę i pola pasterzy, i stajenki, i panoramy, która nas przenosi właśnie do Betlejem. W głównej części żłóbka jest napis Duch, który umacnia miłość. To jest hasło roku duszpasterskiego, najbliższych 2 lat, gdzie przybliżana jest postać Ducha Świętego i chcieliśmy tą obecność i działanie Ducha Świętego właśnie pokazać w tych scenach z prawej i z lewej strony. Dlatego mamy scenę zwiastowania i mamy z drugiej strony jakby dzieciństwo Pana Jezusa i życie świętego Józefa. Żłobek będzie można adorować do 4 lutego.